Halo, halo, siemano, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do kolejnego filmu z grą Punch Club 2. W poprzednim filmie zaczęliśmy robić rozdział 3,5 i te wszystkie misje na zielono robiliśmy. Między innymi byliśmy w ściekach, w robofabryce, tak więc sporo robiliśmy. A tymczasem, no, kontynuujemy misję, no bo nic innego na razie do roboty nie mamy. Zbuduj urządzenie do skanowania pamięci w starym garażu. No właśnie, my w poprzednim filmie zbieraliśmy te wszystkie rzeczy, a żeby je zebrać, to trzeba było też robić misję dla ludzi, którzy mieli nam coś dać w zamian. Więc teraz będziemy budować urządzenie do skanowania. Idziemy do domu, do garażu. W tym miejscu będzie budowane. Cześć, mamo. Oho. Karla, zgłoś się. Jestem, wszystko gotowe? Tak, mam wszystko co potrzebne, byśmy zbudowali to urządzenie. Świetnie, to spróbujmy. Pokój jest pełen iskier. Niski... O. Bohater pisze długie linijki kodu. Aż w końcu urządzenie jest gotowe. Karla? Jeszcze nie do końca. Wciąż została najtrudniejsza część. Zainstalowanie sterowników. Cholera. Pokój jest pełen przekleństw. Karla? To już koniec? Tak. Pamięć absolutna. Dokładnie. Znaczy pamięć absolutna, przeczytałem nazwę misji, która była zrobiona. Dobra. To jak się tego używa? Najpierw musisz zrozumieć jedną rzecz, jeśli chodzi o chipy PDC. No. Chip to urządzenie, które ma zastąpić określone części mózgu, głównie te odpowiedzialne za pamięć. To znaczy, że chipy przechowują wspomnienia? Tak, wszystko co się zdarzyło, gdy jego właściciel miał go w głowie. Czyli gdyby ktoś stracił mój chip... Brak chipu oznacza brak wspomnień z danego okresu. Zabierzmy się do dzieła. To urządzenie pozwoli nam przeskanować dowolny chip. Aby przeskanować chip, musisz się znaleźć blisko niego. Nie możesz przeskanować wszystkich wspomnień wybranej osoby na raz, tylko te, które potrzebujesz. Dlatego musisz jakoś jej przypomnieć o konkretnym wydarzeniu. Znajdź sposób, by przywołać odpowiednie wspomnienie. Brzmi jak prosta sprawa. To co, gotowy odkryć, co jest w tym tajemniczym chipie? Zdecydowanie. Muszę z tym pomóc wujkowi Beremu, a on zapewni mi dostęp do górnego miasta. Ale jest też jeszcze wiele nierozwiązanych spraw. Miasto ma problem z zatrutym makaronem i dziwnymi robotami. Oho, chyba nowe misje wskakują takie bardziej inne. Jest też kwestia wyzyskiwania maziowców i monopolu na dostaw przesyłek. I w sumie może będę wreszcie w stanie wyciągnąć prawdę od Silvera. O kurczaki, ile misji wskoczyło. Słyszysz mnie? Zgłoś się. Tak, tak, przepraszam, zamyśliłem się. Muszę iść, czeka na mnie śledztwo. To powodzenia, detektywie. O kurczaki, czy wy widzieliście, ile misji wskoczyło? Mnóstwo. No to dobra, zobaczę, czym się zajmiemy w tym odcineczku. Aha, no bo tutaj będą nowe ścieżki. 5 różnych misji, które pewnie będą rozlekane aż do końca. No to dobra, chyba zaczniemy od tego, co jest na początek, czyli sprawdź, czy Silver kłamie. Będziemy wszystkich skanować pewnie. O kurde, ile wykrzykników. Zacznijmy od Silvera. Przeskanujemy go. Cześć Silver. O, cześć mistrzu. Co za miła niespodzianka. Pamiętasz tę historię, którą mi opowiadałeś? O tym, że przyjaźniłeś się z moim ojcem? Pewnie, a co? Bardzo mi się podobała. Poza tymi fragmentami, które były bez sensu. Mógłbyś mi ją opowiedzieć jeszcze raz? No, zaczęło się od tego, że siedziałem sobie w mojej siłowni. A może stałem? Silver, za tobą. Jest tam. Piękna, tajemnicza kobieta. Naprawdę? Uwielbiam piękne, tajemnicze kobiety. No skanuj szybciej, chłopaku. Wow. O kurczaki. Silver, co do diabła? Dałeś magiczny medalion gangsterowi? To jest z jedynki wszystko. Co jest z tobą nie tak? No, wisiałem mu kasę.
Nie mogłeś wziąć kredytu czy coś? Brawo, Silver. To było genialne posunięcie. Teraz zamiast spędzać czas z Adrianną, muszę się zająć bałaganem i dalej nie przeczytałem, bo mi uciekł na lewą stronę ekranu. Kłamstwo ma krótkie nogi. A niech to był mój ojciec? I mieli jakiś magiczny medalion? Myślałem, że uśmieję się z tego, jak bardzo opowieść Silvera będzie się mijać z prawdą, ale dowiedziałem się czegoś naprawdę ważnego. Muszę się nad tym zastanowić. Nikogo tu nie widzę. No może była dla ciebie zbyt... jakaś tam. Halo? Piękna damo? Dobra, czyli co? On jest przeskanowany. Czekajcie. Nie mogę już tu wejść? No to idziemy dalej. Co, skanujemy małego Bobo? Znaczy chyba dużego Bobo. Ej, Bobo. Coś jest nie tak? Gdzie jest mały Bobo? Nie wiem, jak go dorwę tego małego, obślizgłego drania, to zabawne. Co takiego? Powiedziałeś właśnie, że jest mały i obślizgły. Zdaję sobie sprawę. Co z tego? Nie sądzisz, że Bobo wygląda trochę jak mały, obślizgły maziowiec? Aż się musiał napić. Może trochę. I pracuje dla ciebie od urodzenia, zupełnie jakbyś go zniewolił? Czy ty próbujesz coś insynuować? Nie. Tak tylko głośno myślę. Mam za dużo na głowie, by grać z tobą w twoje dziwne gierki. No to zobaczmy, co masz w głowie. Skanujemy kolejną osobę. Oho. Oto twój nowy interes. Spraw, by był dochodowy, a twoje życie stanie się wygodne. Dziękuję, ale mam jedno pytanie, panie. Wolę zachować anonimowość. Skąd się biorą te istoty? Mówię o maziowcach. Stworzenia te powstały w niesamowity sposób. Z twojej wspaniałej dzielnicy kamperów, którą zniszczyliśmy, by zbudować tę farmę. Przez lata emitowano toksyczne odpady, które były następnie jedzone przez robaki. Toksyczne odpady? Naukowcy odkryli w glebie pozostałości pewnego ziołowego wywaru. Pewien cygan wlał w ziemię kilka butelek. W wyniku tego powstała farma życia, której proteiny są praktycznie nierozróżnialne od protein pochodzenia zwierzęcego. Idealnie się nadają na składniki nowoczesnych fast foodów. Brzmi dochodowo, co? A teraz porozmawiamy o przyszłości i o twojej ciekawości. Nerwowe przełyknięcie śliny u Bobo. Jak widać po tym wspaniałym interesie, którym teraz zarządzasz, mój szef jest bardzo wdzięczny za twoją dotychczasową pomoc. Ale jego wdzięczność ma oczywiście granice, więc jeśli chcesz pozostać na swoim stanowisku, tego typu pytań należy unikać. Rozumiemy się? Tak. Świetnie. Będę miał oko na ten interes i na ciebie. Maziowce to zmutowane robaki. Powinienem bym się domyślić po tym, jak smakują. Muszę się dowiedzieć więcej o tym tajemniczym człowieku. Czy to się jakoś rozwinęło bardziej? Nie, ale pewnie się rozwinie, jak przeskanujemy resztę ludzi. Dobra, dowie się więcej o zatrutym makaronie. Czyżby mieli przeskanować tego gościa koło klubu nocnego? No pewno tak. No to lecimy tu. Chodź, przeskanujemy cię. Jak mogę poprawić moją reputację w twoim gangu? To chyba o to muszę zapytać. Może jedząc cały makaron? Żartuję, żaden żołądek by tego nie wytrzymał, ale myślę, że mam pomysł. Jak wiesz, Yakuza jest znana ze zwinności.
Jednak ostatnio nasi ludzie są nieco mniej zwinni niż powinni. Odrobina dopingu może rozwiązać ten problem. To, czego potrzebujesz, dostaniesz od przemytnika pod mostem. Jeśli przyniesiesz nam dopalacz zwinności, będziemy ci trochę bardziej szanować. Aha, to w ogóle to nie jest to. To jest po to, żebym mógł pewnie wrócić do pracy. To czekajcie, ja chyba menadżera. Ja menadżera powinienem przeskanować. Moja pomyłka. Ale jest dzień i nie mogę wejść do klubu. No to idziemy dalej. Przeskanujemy, kto będzie w wieży. Ten będzie w wieży. Odkryj, jak szef firmy kurierskiej załatwił synowi pracę. No to dobra, to robimy. Tu sobie pójdziemy w nocy. Na klub nocny. Biuro firmy kurierskiej. Poproszę tam. Kurczaki. Jestem. Co? Zwolniony, przykro mi. Tato, nie możesz tego zrobić tylko dlatego, że jeden facet się poskarżył. Obaj wiemy, że nie tylko o to chodzi. Co ja mam teraz zrobić? Sugeruję, żebyś wreszcie trochę wydoroślał. Świetnie, fantastycznie. Przeklinam dzień, w którym dostaliśmy tę firmę. Brzmi jak dobry moment. No to skanujemy. I znowu ta osoba, co była z Bobo. A to twoje biuro. Nie będziemy się wtrącać w waszą pracę pod warunkiem, że będziecie skuteczni. W porządku. Niepokoi mnie twój brak entuzjazmu. Obiecano mi zapłatę, a nie zostanie czyimś pachołkiem. Mój szef lubi trzymać blisko użytecznych ludzi. A twoja pomoc była nieoceniona. Spokojnie, lojalność się opłaca. Dla mnie ważniejsza jest lojalność wobec rodziny. Chodzi o tego młodego chuligana, którego spodziłeś? Możesz go zatrudnić. Firma zyska kuriera, a ty będziesz mógł spędzać czas ze swoim ukochanym synkiem. Problem rozwiązany. Tutaj szybko poszło. Biznes rodzinny. A ty co tu robisz? Wysłałem paczkę. Chciałem sprawdzić, co się z nią stało. Ale nie szkodzi. I tak jest zgubiona nie wiadomo gdzie. Cześć. Dobra, kto został? Tu mamy... Aha, tutaj na policję chyba. Na komendzie policji. A tu produkcja robo... Czyli dobra. To idziemy pierw na... A, też jest zamknięte. To komenda. Później idziemy poćwiczyć i pospać. I w nocy pójdziemy do klubu i na wysypisko. Dobra. Jest to chip martwego gliny. To na pewno są na nim jakieś wspomnienia powiązane z komendą. O, tutaj w ogóle bez gadania z nikim. Od razu skanuję? Oho, to jest chyba ten hologlina. Nie ruszaj się, nowy. Czas przynieść pączki swoim przełożonym. Ale myślałem, że będę się zajmował poważnymi sprawami, sierżancie. Tak? A ja myślałem, że przyślą mi kogoś bardziej proaktywnego. Ale takie jest życie, nowy. Ty chciałeś zajmować się poważnymi sprawami, a ja chciałem kogoś lepszego. Ale obaj musimy tolerować to, co nam przypadło. Więc radzę zabrać się do roboty. Dla mnie z dżemem malinowym. Tak jest, sierżancie. To jest sierżant w ogóle. To był... On ma białe włosy. Zaraz. Czy to był holosierżant? Ten drugi glina też wyglądał znajomo. W każdym razie to było chyba dość wczesne wspomnienie. Spróbujemy jeszcze raz. Oho. Znowu to samo. Ej, czy to nie jest woźny z tego sklepu? Pracujesz tu od 3 lat, a nadal nie potrafisz wypełnić najprostszych poleceń. 1000 razy ci mówiłem z dżemem malinowym. Ostatnio przyniosłeś pączki ze złą posypką. Innym razem zamiast normalnej pizzy, taką z ananasem. Z takim podejściem będziesz musiał spędzić wiele dodatkowych godzin nad papierkową robotą. Rozumiesz, funkcjonariuszu? Tak jest, sierżancie. Rany, to gorsze niż sabotaż. Nie martw się, Filip. Jesteś świetnym gliną. Tak, nawet jeśli spędzam cały czas nad papierkową robotą i na bezużytecznych patrolach? Albo na załatwieniu spraw dla sierżanta? To prawie jak wykonywanie specjalnych misji. Haha, dzięki, Glenn. Tylko ty mnie rozumiesz. Spokojnie, partnerze. Jeszcze będziesz miał okazję się wykazać. No, Glenn tutaj pracował. Więcej znajomych twarzy. Spróbujemy jeszcze raz?
Cóż, co mogę powiedzieć? Niezła robota, ty podstępny cwaniaku. Jak ci się udało przyskrzynić Dona? Wykonywałem po prostu moją pracę, sierżancie. Wygląda na to, że wkrótce zostaniesz detektywem. Dziękuję, sierżancie. To prawdziwy zaszczyt. Przypomnij mi, jak się nazywasz? Philip Kidred Click. W takim razie będę cię nazywał Kay. A ty możesz mówić do mnie Martin. Dziękuję, Martin. Kurka wodna. To Chip Kay. Zaraz, czyli on nie żyje? O, witam. Cześć. Szukasz kogoś? Wszedłem powzdychać, patrząc na to, co straciłem. Chcę nakablować na moich kryminalnych koleżków. Dobra, pierwsze. Wszedłem powzdychać, patrząc na to, co straciłem. Świetnie, jasne, rozejrzyj się. Przyniosę ci listę wszystkich przywilejów, jakie przysługują policjantom. Zzielenieniesz z zazdrości. Poczekaj tutaj. Czas działać. Muszę się dowiedzieć czegoś w ostatniej sprawie, nad którą pracował Kay. Znów pracuję do późna. Jestem chyba jedynym, który w ogóle coś tu robi. Dobry wieczór. Dzwonię z... Paharmką Induction. Mamy wspaniałą ofertę? Mówiłem wam 1000 razy, że nie potrzebuję żadnego ubezpieczenia. Czemu nie? Wiele się może zdarzyć. Poza tym... Cholerni oszuści. W ogóle to jest Dynamo. Przepraszam, panie władzo. Czy może mi pan pomóc? Chcesz coś zgłosić? Zadzwoń na numer alarmowy. Szukam chłopaka. W tej sprawie też pewnie możesz zadzwonić na jakiś numer. Szukam mojego chłopaka. Zaginął tydzień temu, ale policja... Rozumiem, że się martwisz, ale proszę uwierzyć. Robimy co możemy. Od tygodnia bez przerwy to słyszę. Nie powiedzą mi nawet, kto pracuje nad tą sprawą. Czy mógłbyś mi pomóc? To kogo szukamy? Karla. Karla Hausera. Mam tu jego zdjęcie. Ma jakiś wrogów albo jakiś powód, by zniknąć? Nie. To nie pomogę. To nie pomaga. Parę dni przed tym, jak zniknął, wspominał o jakimś klubie. Zobaczę, co da się zrobić. Tutaj na komisariacie bardzo dużo wspomnień. Czy to była Dynamo? Chyba znalazłem wskazówkę. Oby mówili o tym klubie, o którym myślę. No, tutaj troszeczkę się sporo dowiedzieliśmy. Tutaj jest nasz katalog nowych apartamentów i pozwolenie na nasze... Ej, gdzie ten głąb poszedł? Pewnie się rozpłakał i uciekł. Dobra, zostały... A to mogę tylko nocą. No to dobra. To skoro jest dzień, potrenuję, bo... No, to jest gra o biciu się, tak? Więc wydaje mi się, że mogę jeszcze się z kimś bić. Dałoby się wbić 29 i 26. No ale zobaczymy. W sumie mogę spędzić parę dni w domu i trenować. Nie muszę się za to brać od razu. I chyba tak zrobię. Po prostu jak dojdzie do jakiejś finałowej walki, nie chciałbym być, wiecie, łamagą. Podobijajmy sobie trochę tutaj. Te misje mogą poczekać 5 minut. Ik. Jemy. Nie, medytacja jeszcze nie, bo jeszcze stać mnie na bieganie. Dawaj, biegaj. I to ostro. W sumie sterydy też mi wrzucą 29. Jak wrzucę 29 i zarzucę sterydy, to powinien być git. Chyba, że ja jestem na sterydach, a już nie pamiętam. Dobra, trochę drążków. Poręcze równoległe. Dawaj, ciśnij. Ciśnij. No to przed medytacją się najedz i pomedytujemy sobie troszkę. No i już jest kurde silny. Trenujemy dalej. Co ja mógłbym robić te neurotreningi. Jest 16, no dobra, zrobimy to. Wziął. Lecimy tu. No to dobra, od najlepszych.
Toczące się kamienie. 1100. Pyk. Kurde, nic więcej nie zdążę zrobić. Niestety. Bo koniec czasu, nie? Koniec czasu, no. No dobra, dobra. To jeszcze do domku. Mało brakuje do tej siły. Fajnie by było wbić 26. A, spadło mi w ogóle. Sterydy przestały działać. Jak biorę sterydy, to jest plus 3. Zawsze mogę wziąć sterydy jedne, drugie i trzecie. Ciekawe, czy to się jakoś dodaje. Na pewno. Tylko ten, kurde, 26 bym chciał dobić. Głodny. Jest trzecia w nocy. To pójdziemy robić, dokańczać to zadanie ze skanowaniem, jak będzie następna noc. Teraz się tu jeszcze zajmę. Troszeczkę ćwiczeniem. Dawaj na drążku poziomym. Oho. O kurde, nie zauważyłem, że trening. Chłopaki, ja nie mam dla was czasu. Mam inne zadania. Tutaj teraz te trenowanie ich to jest po prostu czysty zarobek, nie? A że pieniędzy nie potrzebuję, bo wydaje mi się, że my, no, że ten rozdział może być ostatni, że my powoli naprawdę dochodzimy do końca gry. Więc pieniądze nie będą mi aż tak potrzebne. Medytacja. Zjemy. Jest 14. No to dobra, walniemy sobie te neurotreningi i będzie noc, to lecimy na wysypisko i do klubu. Pyk. Walniemy sobie 2. Oczywiście toczące się kamienie, to już będzie 26. I walniemy na ten. Na energię. Na energię sobie pykniemy. Wyprawa na zakupy mam. No to wyprawa na zakupy. Aha, bo zostało tylko niecałe 3 godziny. No dobra. Wyprawa na zakupy. Super. Do tego co? Energię byśmy dobili, bo ja nie wiem, czy w tych miejscach się nie będziemy zaraz bili, nie? Warto by było być dobrze przygotowanym za każdym razem, gdy cokolwiek robię z misji. Na początek dobijmy energię. Zjedzmy. Do sklepu Apo, bo lodówka pusta. A później wysypisko. Kontynuujemy skanowanie. Siema, Aladyn. Ty, dawaj mi wszystko, co masz. Kurde, gotowa się kończy. Ciekawe, czy mi starczy. Lecimy tu, do Dynamo. Kogo powinien zapytać o te roboty? Towarzyszysz trener dzieciaków? Przyszedłeś tu znów powęszyć? Śmiesznie to brzmi, gdy mówisz coś takiego na wysypisku. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To czego chcesz? Chcę cię trochę lepiej poznać. Od jak dawna pracujesz przy produkcji robotów? Niezbyt długo. Mój szef kazał mi tu przyjść. Produkcja już wtedy trwała. To gdzie jest ten wasz szef? Nigdy go nie widziałem. Ha! Chyba nie powie. Widziałeś go wiele razy, po prostu nie zwracałeś na niego uwagi. Lubi mieć na wszystko oko, nie zwracając na siebie zbyt dużej uwagi. Łapie. Tak, jedynym, który jest tu od samego początku, jest nasz uroczy, żelazny piesek. Ten tutaj chyba. Zastanawiam się, czy to urządzenie zadziałałoby na psa. Mogę go pogłaskać? Au! Jeśli chcesz stracić kilka palców. A więc, pieseczku, co sądzisz o wykorzystywaniu zabójczych robotów? Dobra, skanuj go. Jak ci się podoba twoja przemiana, Boreja? Nie mówiłeś, że zostanę psem. Taka mała niespodzianka. Myślałem, że twój szef nienawidzi psów. Tylko nieposłusznych. Kolejny dobry powód, by się zachowywał. Fabryka już działa. Świetnie, świetnie. Ale nie zapomnij, Boreja, masz zrealizować wszystkie zamówienia. Niezależnie od tego, jak niebezpieczny będzie produkt.
Potrzebujemy czegoś więcej niż kilka starych stert złomu. Potrzebna nam armia. Przypominam, że jestem szefem rosyjskiej mafii. Na czyimś psem stróżującym. Czyżby ktoś chciał gryźć? Sądziłem, że jesteś dobrym pieskiem. Dalej, zaszczekaj dla mnie. Czy to faktycznie koniecznie? Konieczne? Zaszczekaj dla mnie. Brr, hał. Dobry piesek. O rany, to tak naprawdę jakiś facet. Spokojnie, piesku, spokojnie. Co tu się wyprawia? Nic, to bardzo dobry piesek. Czyli ci Rosjanie faktycznie tylko wykonują polecenie? Ale czyje? Muszę się z tego dowiedzieć. A czekajcie, jak wyglądają misje teraz? Odkryj, co się stało w klubie nocnym. Mam dwie rzeczy do odkrycia w klubie nocnym. No to dobra, lecimy tam. Wchodzimy tu. Zobaczymy, czy Chip K pamięta to miejsce. Przepraszam, ale wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się już kiedyś? Dzień dobry. Jesteś Karl, prawda? Nie, nie do końca. Słuchaj, nie mam czasu na żarty. Twoja dziewczyna się o ciebie martwi. Dziewczyna? Czy ten facet ci się naprzykrza? Szmarl? Serio? To najlepsza ksywka, jaką mogliście wymyślić dla kogoś o imieniu Karl. Nie wiem. Czego ode mnie chce? Czy otrzymałeś polecenie przesłuchania moich pracowników? Zadawałem tylko koledze kilka niewinnych pytań. Tak czy nie? W takim razie muszę nalegać, byś opuścił ten lokal. Nie ma sensu się kłócić. Ten facet nie pamięta nawet, jak się nazywa. Ale jak to jest możliwe? Myślę, że pomoże mi pewien szalony naukowiec, który zna. Pamięć absolutna. Chyba widziałem już kiedyś kogoś, kto miał podobne objawy. I założę się, że mówił o Emicie. Śledztwo nabiera rozpędu. Następny przystanek, laboratorium. Co to co, do laboratorium? Ale czekajcie, bo mogę przeskanować jeszcze tego menadżera. Ej, go nie ma. To kogo ja mam przeskanować? Patrzcie, tutaj mamy dowiedzieć się więcej o zatrutym makaronie. Jeżeli chodzi o makaron, no to albo menadżer ten tu, który stał, którego nie ma aktualnie, albo ten kurde na stanowisku. Zaraz, musimy to sprawdzić. Dobra, z nią nie pogadam. Tu mogę chyba tylko tańczyć. Tak. Dobra, już koniec. Koniec tańców. Wyjdźmy stąd. No nie mogę go przeskanować? Tylko dopalacz on potrzebuje. A w ogóle to nawet nie jest w misji. Więc nie będę mu go przynosił, bo po co? No menadżera teraz nie ma, no to na razie tego nie zrobię. Ale jest wykrzyknik. Czy on będzie później? Może on jest nad ranem? Kurde, albo nie wiem. Oho. A, musiałem drugi raz po prostu wejść. Cześć, witaj sensei. Co cię tu tym razem sprowadza? Interesy czy rozrywka? Och, zdecydowanie rozrywka. Tym razem przyszedłem tutaj potańczyć, a nie pytać o narkotyki. Albo o zatruty makaron, podstępne spiski, czy cokolwiek innego. Po prostu sobie wesoło tańczę. Chcesz się przyłączyć? Myślę, że podziękuję. Zobaczymy, co ukrywasz, Kumiho. No, dobrze tańczy. Ale ma te kocie ruchy. Jak tam interesy? Darujmy sobie te uprzejmości. Jak zawsze prosto do rzeczy. Jeśli zastanowisz się, jakie idą interesy w moim albo dowolnym innym klubie lokalu, możesz po prostu zapytać swojego szefa. To prawda, a mój szef jest niezadowolony ze słabej mocy nowych chipów PDC. A jaki to ma związek ze mną? Pracujemy nad sposobem, by je wzmocnić. Specjalną miksturą, którą należałoby przyjmować doustnie z jedzeniem. Jedzenie sprzedaje Apple i Bobo. A jednak tylko u was faktycznie ktoś coś gotuje.
przyszłym tygodniu rozpoczniemy testy. Chcesz przeprowadzić eksperymenty na moich klientach? Naszych klientach. Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Tajemniczy gość. Czyli ten lek to potężne wzmocnienie chipa PDC. Wygląda na to, że nie skończyliśmy jeszcze nad nim Nieźle się rusza, sensei. Co powiesz na drinka na koszt lokalu? Przepraszam, chyba podziękuję. Macie kiepską reputację. Do zobaczenia. Dobra, zwijamy stąd. Jak to teraz wygląda? No, przeskanowaliśmy sporo osób. Bardzo sporo, bym powiedział. Podążaj za śledztwem Kay do laboratorium. No ale dobra, to sobie zaczniemy robić w następnym filmie. W tym to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i miłego dnia. Trzymajcie się, siema!